Trwa popołudniowy program Telewizji Republika, a w studiu witam kolejnych moich i państwa gości. Są nimi politycy, pan profesor Ryszard Legutko, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz pan poseł Stanisław Wziątek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panu, witam państwa. Wczoraj wieczorem premier Donald Tusk, goszczący na antenie jednej z konkurencyjnych stacji telewizyjnych, powiedział na temat zakupu Pendolino, że jeżeli zaangażowane są europejskie pieniądze w jakieś projekty, bo to Pendolino miało być egzemplum pewnej praktyki. I jeśli ma się nadzieję na udział europejskich pieniędzy, to nie można powiedzieć, że polskie jest lepsze. Ta wypowiedź wczorajsza wzbudziła już szereg komentarzy. Niektórzy mówią o tym publicyści, że to jest rzecz skandaliczna, bo premier polskiego państwa, który powinien promować polski przemysł, mówi na jego temat rzeczy bardzo, bardzo krytyczne. Ale czy to nie zdradza pewnego stylu myślenia o polskiej gospodarce? To jest zarówno styl myślenia, jak i przede wszystkim filozofia działania. Filozofia oparta na liberalizmie, i to tak totalnym liberalizmie, że można zatracić polską rację stanu. A rozwój gospodarczy, polski przemysł, i to ten szeroko rozumiany, ale także ten mi najbliższy, przemysł zbrojeniowy, to racja stanu, bo to i miejsca pracy, i rozwój gospodarczy, ale także i bezpieczeństwo, bo przenoszenie technologii, transfer technologii, produkcja tu na miejscu w ważnych dziedzinach dotyczących chociażby bezpieczeństwa, to jest gwarancja, że nie będziemy uzależniać się od zewnętrznych partnerów. Natomiast mnie się wydaje, że pan premier w pełni świadomie prezentuje taką filozofię i takie swoje stanowisko, licząc na to, że będzie zyskiwał coraz większe uznanie w oczach europejskich polityków. Dla mnie ta filozofia jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza, że mamy w Polsce dobre technologie, mamy w Polsce dobre firmy. Jeśli te firmy nie będą miały rządowych zamówień, to niestety nasze będą padać, a będziemy tylko, przepraszam za określenie, bezdurnie kupować to na zewnątrz. Ja się w dużym stopniu zgadzam tutaj z panem posłem. Tylko powiem tak, że ja po raz pierwszy od paru dobrych lat miałem takie wrażenie, że pan premier Tusk powiedział to, co naprawdę myśli. Bo wszystkie jego wypowiedzi, które padały wcześniej na rozmaite tematy, rodziły podejrzenie, że one tak naprawdę nie dotyczą istoty rzeczy, ale to jest technika, która zmierza do tego, żeby się podobać. Żeby się podobać niektórym wyborcom, żeby się podobać politykom europejskim, żeby się tam podobać jakiejś, nie wiem, zachodniej opinii publicznej. Ale pan premier Tusk uważał, czy starał się przekonać, że to nie chodzi wcale o podobanie się. A tutaj właściwie powiedział wprost, powiedział coś takiego, że ja mam w nosie sprawy polskie, mi na nim nie zależy, mnie chodzi tutaj o pewne zabiegi socjotechniczne. Oczywiście istnieje podejrzenie, że to jest taka polityka premiera Tuska, jego rządu, to jest taka bańka mydlana, bo jest, tylko że po raz pierwszy jakby on to niemal wprost przyznał. A oczywiście, że to jest granda, dlatego że premier polskiego rządu powinien bronić wszystkiego, co polskie, prawda? Powinien jeździć na narty w polskie góry, prawda? Powinien jeździć polskimi samochodami, powinien chwalić polski przemysł, polską technologię, polskie uczelnie. W ogóle powinien być takim tym na pierwszej linii politycznej, tym, który zachwala rzeczy polskie, a tymczasem on robi coś odwrotnego i przyznaje się do tego. Jeśli można, to ja nie jestem aż tak skrajny w
tym, o czym powiedział pan profesor, ponieważ gdybyśmy mieli jeździć polskimi samochodami, to niewiele mielibyśmy wyboru. Więc lepiej, żebyśmy koncentrowali się na tym, aby postawić na nowe technologie, postawić na badania i rozwój, wzmocnić instytuty naukowo-badawcze i umiejętnie tą nową myśl techniczną, polską myśl techniczną przekładać na wdrożenie. Bo samo badanie nie daje gwarancji, że uda się wykorzystać tą myśl w rzeczywistości, w praktyce działania. I to jest jedna sprawa. Druga odnosi się do tego, że jako Europejczycy jesteśmy we wspólnym europejskim domu, musimy się otwierać. Mamy tego świadomość. Mamy także świadomość pewnych uwarunkowań formalnych, formalnych i prawnych. Bo ta konkurencja europejska teoretycznie wymusza takie współdziałanie szerokie i nie stawianie ograniczeń tylko i wyłącznie narodowych. Mówię teoretycznie, bo praktycznie proszę mi wskazać, ile polskich firm jest w stanie zaistnieć na rynkach na przykład niemieckich, brytyjskich, francuskich. Dlaczego Francuzi nie kupują uzbrojenia, wyposażenia w Polsce czy wielu innych krajach, tylko ograniczają się do swojego przemysłu? Przykład Pendolino, aczkolwiek niezwykle istotny, bo pokazuje również filozofię fałszywą, bo my mamy dobre produkty, bylibyśmy gotowi, żeby wdrożyć nasze pomysły, to nie wdrażamy, jest jednak jeszcze pomysłem mniejszym w stosunku do tego, co może przyjść za chwilę jako poważne zagrożenie. Mamy do wydania około 140 miliardów złotych na obronność, na bezpieczeństwo, na modernizację techniczną polskiej armii. I jeśli w taki sposób będzie zakupiony sprzęt i wyposażenie ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Francji czy z Niemiec, że nie skorzystają na tym nasze firmy, że nie tu będziemy tworzyć miejsca pracy, tylko kupować wprost stamtąd gotowe produkty, to pozostaniemy naprawdę państwem, które nie ma nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale rzeczywistego bezpieczeństwa i jesteśmy przede wszystkim skazani na to, że środki wypracowane u nas, naszego podatnika, będziemy wydawać na zewnątrz, a nie tworzyć dobrobyt i dostatek tu na miejscu. Że ja tylko powiem, że oczywiście się zagalopowałem z tymi samochodami, to przyznaję, ale no, trop mojego myślenia jest tutaj jasny, bo zwykle tak jest oczywiście, że politycy czołowiski państw starają się jeździć samochodami, jeśli reprezentują kraje, gdzie samochody są. Kiedyś próbował to, panie profesorze, robić pan premier Pawlak naszym polonezem. Tak, szybko tu przyznaję, rzeczywiście nieco przesadziłem, ale zasada jest taka, to znaczy tylko w przypadku, kiedy już się nie da. Natomiast w każdym innym przypadku polskie produkty mają mieć pierwszeństwo, trzeba o nich mówić, trzeba starać się je wprowadzać metodami politycznymi, na ile na tyle jest możliwe. Trzeba im przecierać szlaki, trzeba je wspierać. To jest podstawowa zasada, dotyczy nie tylko premiera, ale dotyczy właśnie wszystkich polskich instytucji. Tak. Ale jest tak też, panie redaktorze, bo trzeba być tutaj uczciwym, że w pewnych obszarach mamy swoje zdolności, w innych nie. Ale warunkiem przyjmowania różnego rodzaju propozycji zewnętrznych, zagranicznych powinno być to, że przyjmujemy takie propozycje, których sami nie jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić, zaproponować i wyprodukować i przyjmujemy z założeniem, że to nie jest produkt ściągnięty stamtąd, tylko to jest produkt, który dajemy szansę, był z myślą techniczną tamtym, ale wyprodukowany u nas. W powiązaniu z naszym kapitałem, w powiązaniu z naszymi zakładami, z transferem technologii i z gwarancją utrzymania polskich miejsc pracy. A więc transfer technologiczny i transfer kapitałów po to, żeby łączyć się, żeby budować pewne potencjały rozwoju przemysłu w naszym kraju. Ja tylko powiem tyle, że sobie nie wyobrażam żadnego polityka francuskiego, angielskiego czy hiszpańskiego, który by analogiczną rzecz powiedział o produkcji swojego kraju. Że to jest niemożliwe. Jakby to powiedział, to by został rozjechany natychmiast przez
wszystkich. No, a u nas zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie słowa absolutnie bulwersujące. To milczenie też wielu mediów na ten temat jest dosyć charakterystyczne. Przejdźmy, proponuję, do kolejnego tematu, czyli do finiszu eurowyborów. Wydaje się, że w Europie coraz większy głos mają eurosceptycy. Zjednoczona Narodowa Partia Zjednoczonego Królestwa, Front Narodowy we Francji, Jobbik na Węgrzech. To tylko niektóre z partii nacjonalistycznych albo eurosceptycznych. Nie daj Boże, mówiąc się po marksistowski, Korwin-Mikke w Polsce. Chociażby Kongres Nowej Prawicy w Polsce także. To są te partie, które mogą liczyć na pewien sukces wyborczy, znacznie większy niż w poprzednich latach. Czy to oznacza jakąś przemianę trendu w myśleniu o Europie, na zachodzie również kontynentu? I tak i nie. Trzeba pamiętać, że poparcie dla Unii Europejskiej w wielu krajach jest, no tak powiedzmy, 50 na 50. Więc bardzo energiczna i nawet agresywna polityka federalistyczna wywołuje reakcję wrogości. Ja nie sądzę, żeby to, co pan był uprzejmy nazwać partiami eurosceptycznymi, żeby one wiele zwojowały w parlamencie po wyborach. Bo tak naprawdę to są tam dwie grupy parlamentarne. Jedna, gdzie teraz jest Ziobro z kolegami, ta grupa Nigela Farage'a, która prawdopodobnie nie powstanie, bo nie będą mieli wystarczającej ilości narodowości. I druga grupa tak zwanych niezrzeszonych, która jest kompletnym chaosem i w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja nie sądzę. Ja uważam, że to jest problem pozorny, bo faktyczny spór, który toczy się dzisiaj w Unii Europejskiej, to nie jest między tymi, którzy są eurosceptykami i chcą rozbić Unię, albo wyjść z Unii, albo Parlament Europejski przekształcić w dom uciech towarzyskich, a całą resztą, tylko to jest spór, który bym określił jako spór między federalistami i antyfederalistami, albo między partiami euroentuzjastycznymi a eurorealistycznymi. Mhm. To jest spór rzeczywiście zasadny, ciekawy, merytoryczny. Natomiast to ten Jobbik, prawda, Korwin-Mikke, Nigel Farage, ja myślę, że to jest taki folklor, to nie ma większego znaczenia. Ja bym bardziej podszedł do tego pragmatycznie. Uważam, że jest to pewnego rodzaju tendencja. I nawet jeśli ta tendencja nie jest w stanie zagrozić w tej chwili Europie, nie jest w stanie zagrozić Unii Europejskiej, pewnej idei wspólnego europejskiego domu, to tego rodzaju ruchy, przepraszam za określenie, bo będę cytował, rozwalić Unię od środka przy ogromnym braku szacunku dla kobiet jest niebezpiecznym zjawiskiem, bo wprowadza po pierwsze styl, który absolutnie nie jest akceptowany, styl, który będzie bulwersujący i będzie raczej następowała koncentracja na tym, żeby zaistnieć jako oryginał i przez to być interesującym dla mediów, niż rzeczywista koncentracja na sprawach merytorycznych ważnych dla wszystkich. To jest jedna konstatacja. A druga odnosi się do czegoś bardziej poważnego. Otóż druga odnosi się do tego, że dotychczasowe efekty funkcjonowania Unii Europejskiej, a więc taki styl liberalnego myślenia o Unii Europejskiej i z drugiej strony takich narodowych tylko i wyłącznie interesów, że ten styl uprawiania polityki w Europie ponosi fiasko. Że środki europejskie, które były podstawą do tego, żeby podnosić poziom życia mieszkańców, a nie tylko rozwiązywać problemy wielkich instytucji bankowych, że taki kierunek również nie jest akceptowany. Jest to swego rodzaju może rozgoryczenie i rozżalenie. I jeżeli utrzymamy taką tendencję,
to tych eurosceptyków będzie więcej. Europa naprawdę musi być Europą opartą na realizacji potrzeb człowieka, na otwarciu się na takie działanie, które rozwiązuje problemy, a nie za przeproszeniem zabranianie wędzonek w Polsce albo zastanawianie się, czy banan musi być mocniej zakrzywiony, czy prosty. No i co? I odpowiedzią na tego rodzaju wyzwanie miałaby być właśnie większa federalizacja, zdaniem polskiej i europejskiej lewicy? Nie. Odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby ludzi jest zmiana polityki. To ma być polityka, która koncentruje się na konkretnych aspektach, nie myślenia takimi kategoriami instytucji wielkich, instytucji europejskich i ich interesów. Tylko właśnie myślenie o tym, co zrobić, żeby pomóc wejść młodym ludziom, bo to jest problem podstawowy, bo ci niezadowoleni to przede wszystkim młodzi ludzie. Wejść w dorosłe życie. Jak odnaleźć dla nich szansę na normalne zawodowe funkcjonowanie? Co zrobić, żeby zapewnić powszechną dostępność do służby zdrowia? Bo zwróćcie Państwo uwagę, jesteśmy w Unii Europejskiej, a ograniczenie dostępności do służby zdrowia jest coraz większe. Ale rozwarstwienie ogromne. Nie wiem, czy ze słowami pana posła zgodziłby się chociażby taki Martin Schulz, przewodniczący europejskich socjalistów. Z tymi słowami na temat, no, z pewnego rodzaju sceptycyzmem wobec instytucji europejskich.